Dzień dobry Państwu, drodzy Wałbrzyszanie. Po pięknym, słonecznym weekendzie, ale z bardzo potrzebnymi, przelotnymi opadami deszczu, rozpoczynamy weekend tutaj na rondzie Unii Europejskiej. Miejsce i czas symboliczne i nieprzypadkowe. Właśnie obchodzimy kolejne święto Europy w miejscu, które symbolizuje to, jak Wałbrzych bardzo jest przywiązany do idei Unii Europejskiej, idei demokratycznej, wolnej, różnorodnej, wspierającej się wzajemnie Europy. Wałbrzych jest taką Europą w pigułce. Z wielu różnych stron przybyliśmy tutaj nasi poprzednicy, dziadkowie, rodzice przybyli do Wałbrzycha i pięknie go rozwinęli, a my teraz, korzystając z ogromnych środków, jakie spływały i spływają do Wałbrzycha właśnie z Unii Europejskiej, tworzymy Wałbrzych naszych marzeń, otwarty, zapatrzony na zachód, demokratyczny, różnorodny, szanujący inne poglądy, szanujący właśnie otwarte europejskie granice. Jesteśmy na rondzie Unii Europejskiej, ale obok palmiarnia, gdzie właśnie zrealizowaliśmy piękny projekt modernizacji tego zabytkowego obiektu, a za nami Książ, w którym ilość środków europejskich właściwie trudno już zliczyć, środków, które posłużyły do rewitalizacji i odbudowy tego pięknego miejsca. Rozpoczynamy tydzień, w którym od dzisiaj można korzystać już z boisk sportowych, oczywiście zgodnie ze ściśle określonymi regułami. Przygotowujemy się i prawie na pewno od przyszłego poniedziałku, od 18, otwieramy pierwsze żłobki i przedszkola, w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie rodziców. Ważny projekt, który jest realizowany w wielu już różnych miejscach w naszym mieście, to jest projekt poprawy bezpieczeństwa pieszych. Doświetlacze na przejściach dla pieszych pojawią się w kolejnych kilkunastu ważnych miejscach. No i oczywiście cieszymy się z tego, że przez weekend Zamek Książ przyjął już kilkuset odwiedzających turystów. Hotel przy zamku też działał. Palmiarnia przyjęła swoich wielkich fanów, którzy odwiedzają nieraz wielokrotnie to samo miejsce. Stara kopalnia również przyjęła pierwszych turystów. Ostrożnie, mądrze, z rozwagą, pamiętając o wszystkich zaleceniach, o maseczkach, o dystansie, o tym, aby unikać skupisk, próbujemy i myślę, że dość skutecznie wracamy do w miarę normalnego funkcjonowania. Bardzo wszyscy czekają, co ja również potwierdzam, na otwarcie salonów fryzjerskich i kolejnych usług, ale musimy to robić rozważnie, tak jak zalecenia wszyscy doskonale znamy. Minął weekend, który pierwotnie w pewnych scenariuszach miał być weekendem wyborczym, tak jak się spodziewałem, jak się spodziewaliśmy i tak jak uważałem jako lekarz, te wybory się nie odbyły i czekamy na nowe scenariusze. Robimy wszystko, aby być bezpieczni, robimy wszystko, aby nie narażać niepotrzebnie mieszkańców i tak samo czynimy my sami tu w Wałbrzychu, w naszym mieście. Będziemy stosować wszystkie zalecenia, respektować wszystkie reguły. One mają na celu właśnie bezpieczeństwo mieszkańców, dzieci, uczniów, młodzieży, rodziców, wychowawców. Mówię tutaj przede wszystkim właśnie o żłobkach i o przedszkolach. A już jutro kolejne otwarcie kolejnych ważnych przetargów drogowych. Będę o nich informował. Zapraszam dzisiaj o godzinie 16 na rozmowę na żywo na Facebooku, czat na tematy europejskie, ale nie tylko. Czekam na pytania. Każde pytanie jest dobre. Nie ma pytań, których nie można i nie powinno się zadać. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na ten nowy tydzień. Dziękuję.